Cześć, z tej strony Adam. Dzisiaj na szybko pokażę Wam, jak wykonać trwały jailbreak swojego urządzenia z zainstalowanym iOS 5.0.1. Urządzenie, jakie wspiera Red Snow, to iPhone 4, iPhone 3GS, iPod Touch 4G, iPod Touch 3G oraz iPad 1. Wszystkie linki do programów znajdziecie w opisie filmiku. Jeżeli nie macie zaktualizowanego swojego urządzenia, to zróbcie to teraz. Pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, to oczywiście backup swojego urządzenia. Następnie należy wcześniej pobraną paczkę otworzyć i wypakować i otworzyć narzędzie Red Snow. Następnie klikamy w jailbreak. Upewniamy się, że nasze urządzenie jest włączone i tylko wtedy, kiedy jest, naciskamy Next i postępujemy zgodnie z opisanymi czynnościami. Czyli po prostu wprowadzamy nasze urządzenie w tryb DFU. W wielu poradnikach jest opisane, aby pobrać jeszcze paczkę z iOS 5.0.1. Jednak jest to tylko potrzebne w przypadku, jeżeli program miałby jakieś problemy z odczytaniem, jakie mamy oprogramowanie. Jeżeli jest taki problem, wtedy ściągamy oprogramowanie na swoje urządzenie i w Red Snow wskazujemy jego położenie. Teraz klikamy Install Cydia i różne rzeczy, które chcemy aktywować. Klikamy Next. Kiedy ukaże nam się DAN na naszym urządzeniu, powinien włączyć się terminal i pokazywać wszystkie komendy, jest to normalne. Klikamy cancel i teraz wystarczy czekać, aż nasze urządzenie się zrestartuje i zobaczymy na naszym urządzeniu na homescreenie ikonkę CD. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, dodawajcie do ulubionych. Do usłyszenia.